Zgłosiłam się z problemem rumienia na twarzy. Powszechnie stosujemy pojęcie rumienia i wiele osób uważa, że jest to troszkę co innego niż naczynka, niż problemy z naczynkami, poszerzone naczynka. Natomiast w praktyce rumień i naczynka jest to jedno i to samo. Centrum Medycyny Nowoczesnej Triklinium od wielu lat oferuje terapię z zakresu szeroko pojętej medycyny estetycznej. Sukcesem kliniki jest stosowanie innowacyjnego, często unikalnego sprzętu, różnorodność oraz kompleksowość metod leczenia, a także wykwalifikowany i doświadczony personel. Pomysłodawcą i założycielem Triklinium jest dr Marek Wasiluk, lekarz medycyny estetycznej, ekspert w dziedzinie laseroterapii, prekursor i poszukiwacz nowych rozwiązań medycznych. Dzięki niemu klinika wykracza poza standardy, a każdy pacjent może oczekiwać indywidualnego podejścia i zabiegów dostosowanych odpowiednio do potrzeb. Rumień to sieć drobnych, poszerzonych naczynek dająca efekt zaczerwienionej twarzy, który stale się utrzymuje. W pozbyciu się tej przypadłości skuteczne są lasery naczyniowe, ale też świetnie sprawdza się terapia światłem IPL. Powszechnie stosujemy pojęcie rumienia i wiele osób uważa, że jest to troszkę co innego niż naczynka, niż problemy z naczynkami, poszerzone naczynka. Natomiast w praktyce rumień i naczynka jest to jedno i to samo. Różnica polega na tym, że rumień jest to sieć drobniutkich naczynek, bardzo drobnych, które są gołym okiem niewidocznych, poszerzonych w jednym czasie. Dają one efekt zaczerwienienia, natomiast naczynka pojedyncze, które się poszerzają, trochę większego kalibru, są widoczne jako pojedyncze kreseczki czy pojedyncza sieć pajączków, ale to wynika tylko z tego, że my w skórze mamy różnego rodzaju naczynka, większego kalibru, mniejszego. Jeśli te mniejszego, jest sieć rzadszych naczynek większego kalibru i gęstszych naczynek małego kalibru. Jeśli te malutkie się będą poszerzały pod wpływem różnych czynników, ponieważ przyczyn rumienia jest mnóstwo, to mamy efekt zaczerwienienia się jakiejś powierzchni, na przykład połowy policzka czy całego policzka. Natomiast jeśli poszerzeniu ulega naczynko większego kalibru, to mamy pojedyncze naczynko, które widać jako kreskę czy jako jakiś pajączek. Zgłosiłam się z problemem rumienia na twarzy. Już od paru lat ta twarz jest czerwona. Na początku to było na przykład przy stresie, przy jakimś zdenerwowaniu ta twarz była czerwona, ale po chwili ustępował ten kolor. Teraz no niestety już od paru właśnie miesięcy, nawet ponad rok, widzę, że ta skóra jest cały czas czerwona. Byłam u dermatologa z tym. Dermatolog zalecił krem, ale w sumie krem nic nie pomaga na to. I właśnie nawet sam dermatolog polecił właśnie taki zabieg. Metodą leczenia rumienia jest zmniejszenie ilości drobnych naczynek w skórze. Oczywiście najbardziej tutaj sprawdzają się metody laserowe, ale ograniczeniem większości laserów jest fakt, że końcówka lasera ma bardzo małą średnicę, rzędu kilku, wyjątkowo kilkunastu milimetrów. I wówczas taki zabieg trudno jest technicznie dobrze zrobić. Znaczy, prosto mówiąc, trudno jest centymetr obok centymetra całą powierzchnię twarzy taką końcówką naświetlić. Jest duże ryzyko powstawania przerw. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest również zastosowanie światła IPL. Nie jest to laser, jest to światło impulsowe, światło bardzo podobne do światła lampy błyskowej, tylko odpowiedniej energii. Natomiast jest ono emitowane przez końcówkę o dość dużej powierzchni, która ma długość kilku centymetrów, szerokość 1,5-2 centymetrów. Wówczas w bardzo prosty sposób możemy dokładnie całą twarz naświetlić i nie pominąć żadnych fragmentów. Nie no, ból niesamowity. Nie no. Chyba moja reakcja po stresie, po bólu. Efekt redukcji rumienia jest stały, natomiast nie możemy zapominać, że są różne przyczyny i podłoża. Jeśli jest to przyczyna genetyczna albo przyczyna środowiskowa, typu praca w trudnych warunkach, długie i duże naświetlanie na słońcu, czy choćby palenie papierosów, które też stymuluje do takiego problemu, to taki rumień po jakimś czasie, kilku latach pojawi się ponownie.